będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach projektu Jesteś w Kościele pragniemy Was dzisiaj zaprosić do serii filmików, które będą wprowadzały w tajemnicę dnia. Jednak nie będziemy się chcieli skupiać tutaj na liturgicznym przeżywaniu danego dnia, ale chcemy pokazać pewne aspekty poszczególnych dni ważnych w okresie Narodzenia Pańskiego, takiego ich ludzkiego punktu widzenia, z codziennego przeżywania tych dni. Dziś rozpoczniemy od 24 dnia grudnia. Dnia, który jest pewnie jakoś bardzo mocno wyczekiwany przez każdego z nas, a szczególnie wieczór tego dnia, kiedy zasiadamy do wspólnego wigilijnego stołu i rozpoczynamy obchodzenie świąt Narodzenia Pańskiego. Co więc jest takiego szczególnego w tym dniu? Na początek może tak liturgicznie, dosłownie jednym zdaniem. Jest to ostatni dzień okresu Adwentu, czyli radosnego czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Ale co jest szczególnego w 24 dniu grudnia w kontekście takiego naszego życia codziennego? Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jeden z najtrudniejszych dni w roku dla chrześcijanina. Dlaczego? Myślę, że takie dwa powody tutaj będą kluczowe. Po pierwsze, jak popatrzymy na ten dzień, jak on wygląda zazwyczaj w naszych domach, w naszych mieszkaniach, to on sprowadza się do ubierania choinki, sprzątania tych domów, mieszkań, do przygotowywania posiłków na wigilijny stół, czy innych sałatek lub ciast na dalsze świętowanie. I może nam się zrodzić pytanie, gdzie w tym jest Bóg? Gdzie w tym dniu jest Boga? I drugi powód. Jest taka piękna tradycja, że zanim zasiądziemy do wspólnego wigilijnego stołu, to sobie przebaczamy. Wybaczamy sobie to, co sobie zawiniliśmy, czy w ostatnim czasie, a czasem może to, co mamy w sercu już od wielu lat. Dobrze wiemy, że wybaczanie jest trudne. I to jest drugi powód, dla którego ten dzień, 24 grudnia, nie jest dniem prostym do przeżywania. Może warto sobie dziś zrobić takie postanowienie. Postanowienie tego, żeby w tym dniu znaleźć trochę czasu dla Pana Boga i znaleźć ten czas dla drugiego człowieka. Całej krzątaniny, pomimo tylu obowiązków, żeby znaleźć choć chwilę czasu na modlitwę, znaleźć chwilę czasu, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem. Niech zmotywuje nas do tego obraz, w który będziemy się wpatrywać już niedługo, w czasie Bożego Narodzenia. Obraz Jezusa leżącego w żłóbku. On tam nie miał wygód. Tam nie było wielkich dań, nie było hucznego przyjęcia. Ale wokół Niego byli ludzie, którzy Go oczekiwali. Więc nie zmarnujmy tych ostatnich chwil. Dobrze wstajmy te ostatnie chwile Adwentu, żeby poświęcić też trochę czasu dla Pana Boga, ale też, żeby pojednać się z drugim człowiekiem.